W tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równe następujące wyrażenie liczbowe. Widzimy, że tutaj mamy kwadraty, różnice oraz sumę dwóch liczb i moglibyśmy zastosować wzory skróconego mnożenia na kwadraty, różnice oraz sumy, no ale wtedy mielibyśmy dużo liczenia i możemy postąpić w dużo prostszy sposób. Możemy zauważyć, że ponieważ mamy iloczyny dwóch kwadratów, to tak jak gdybyśmy mieli napisane na przykład a kwadrat razy b kwadrat, to równoważnie możemy zapisać, że to jest to samo, co a razy b do kwadratu. To znaczy najpierw wymnożyć te liczby, a potem całość podnieść do kwadratu. No i jeżeli tutaj w taki sposób właśnie zapiszemy sobie to wyrażenie liczbowe, czyli najpierw pierwszy nawias, 2 pierwiastki z 7 minus 5, nie podnosimy na razie do kwadratu, tylko wymnażamy z drugim nawiasem, 2 pierwiastki z 7 plus 5 i dopiero na końcu całość podnosimy do kwadratu, tak jak sobie tu pokazaliśmy na literkach a i b, to teraz wewnątrz tego dużego nawiasu będziemy mogli zastosować wzór na iloczyn różnicy oraz sumy dwóch liczb. W tych nawiasach mamy dokładnie to samo, różnią się tylko znakiem, czyli stosujemy wzór postaci a minus b razy a plus b. Wtedy otrzymujemy po prostu różnicę kwadratów, czyli a kwadrat minus b kwadrat, czyli ta liczba podniesiona do kwadratu. Napiszmy sobie w naszym dużym nawiasie 2 pierwiastki z 7 do kwadratu. 2 do kwadratu to 4 razy pierwiastek z 7 do kwadratu to 7 minus. No i teraz kwadrat drugiej liczby 5 do kwadratu to jest 25. Całość podnosimy do kwadratu, no i to się równa po prostu 4 razy 7 to 28, minus 25, w nawiasie mamy 3 do kwadratu, to się równa 9. No i to jest odpowiedź do naszego zadania, czyli poprawna jest odpowiedź A.